jesteśmy teraz w gołębniku lotowym i tutaj są samiczki, które będą pokazywane samczykom po przylocie, bo ty, Radziu, lecisz totalem. Dobra. Tutaj jest ta szymelka, ja tutaj z Radkiem rozmawiałem i to jest bardzo dobra lotniczka, z tego co mi mówiłeś, nie? I tu jeszcze któryś z tych samiczek byś coś powiedział, jakieś coś... No, tu są same roczne tylko. Roczne, nie? Dwie dwulatki to spóźnione po lotach. Aha. Dobra. Słuchaj, to chodź przejdźmy może teraz, byś mi pokazał tutaj. Przechodzimy teraz do gołębników lotowych. Z tego gołębnika latają tylko samce. Tak? Tak. Dobra. Tylko samce. I teraz powiedz mi, bo tutaj widzę, że jest nasypane, że one tak, samce przychodzą i tu miski mają już... Nie ma karmicza indywidualnego. No. Aha. Jest po prostu, one tutaj mają po przylocie, mają możliwość sobie dziubnięcia. I to jest jaka karma? Tu super dietę dawałeś, czy co to? To jest karma trzyfazowa, wszystkie trzy wymieszane do kupy razem. Aha, te trzy fazy wymieszałeś, dałeś, tak? Aha. A powiedz mi, bo tu widzę, że ona jest jakby zwilżona. Zwilżona jest morgoltem. Ja sobie wezmę tutaj, o, jakbyś mógł przytrzymać, byś mi powiedział po prostu, jak to zwilżona jest. Morgoldem. No. O, i posypany na to entrobak. Aha. A i to po przylocie po prostu będą miały możliwość od razu zjedzenia. Dobra. Okej. A powiedz mi, ile gołębi zakoszowałeś na ten lot, nie? Na lot było zakoszowane 42 gołębie. 42 gołębie poszły, okej. Tak mniej więcej, samców więcej, samiczek? Samców. Samice coś w tym roku nie duchy. Aha. I gołębi rocznych mówiłeś, że nie koszowałeś? Okej. Dobra. Także widzę, że w każdej celi po prostu jest, można zobaczyć, że jest już karma przygotowana. Powiedz mi, w pojniku co na nich czeka? Bo widzę, że jest beta, forte i rotosal. Aha. I tutaj są minerały też, nie? Minerały. Widzę, że są... Jest posypane minerały. Okej. Dobra, tu można zobaczyć, że wszystko masz na ruszcie. Rusz jest dosyć wysoko nad ziemią. Znaczy tu jest wylewkę masz pod spodem, tak, nie? Tak, tutaj jest wylewka. I tutaj wysokość ile gdzieś tak będzie? 60 cm? Tu będzie gdzieś 50, a tam może być 70. Aha, ale plus tego, że wszystko jest dosyć nisko, naprawdę tam spada i jest sucho, nie? W gołębniku dzięki temu jest po prostu jednym słowem zrobione, jest to tak, jak powinno być zrobione, czyli właściwie. Czyli co, no można powiedzieć, że w gołębie już praktycznie wszystko jest przygotowane, jak widzicie karma w pojniku, już wszystko przygotowane, jakieś minerały. I tu po przylocie on, rozumiem, wchodzi, siada po prostu na swoją celę, ma dostęp tutaj do karmy. Mi tak jak teraz wszystko jest otwarte i po prostu one sobie później samiczki wpuszczasz, tak? No te samiczki, które nie poszły na lot, bo reszta poszła na lot, tak samo. Okej. Aha. Dobra. Tu jeszcze widzę, że jest zrobiony w ten sposób, że jakby klocek, taki kawałeczek drewna, na zasadzie klocka, że te... Inny regał, to musiałem coś... Aha, te gołąbki, także koledzy widzicie, że jest zrobione i po prostu gołębie mogą sobie na zasadzie właśnie na tym klocku sobie siedzieć. Radziu, powiedz mi jeszcze, mówiłeś, że gołębie kąpałeś, co nie? Kąpałem w piątek przed lotem. Także gołębie były kąpane w piątek przed lotem. Kąpałeś w ciepłej, w zimnej wodzie? W zimnej, nic do wody, czysta woda. Czysta woda, okej. Okej. Powiedz mi, obloty w tym tygodniu,
Codziennie? Codziennie, dwa razy dziennie tak się złożyło, bo trzecia zmiana to miałem jak. Aha. Jeśli mam pierwszą, to samce dwa razy dziennie, samice raz dziennie. I to powiedz mi, w czwartek, piątek też był oblot? W piątek po południu nie robię oblotu. Już nie robisz. Aha. Także już gołębie po prostu ładują energię na lot. Na lot. Rano jest jeszcze oblot, a wieczornego oblotu. Aha. Okej. A powiedz mi, czyli rozumiem, że cały tydzień karmisz gołębie w tych, tak? I nie ma czegoś takiego, że karmik leży na podłodze? Nie ma. W ten sposób indywidualnie można powiedzieć, że karmisz gołębie. Nie? Samczyki, samice nie. W karmiku wspólnym. Aha. Minerały to standardowo, cię zapytam, nie? Wszystkie jakieś tam posypki jakieś, także grit. Także koledzy, jak widzicie, miski są włożone. A jakieś triki stosowałeś przed lotem? Nic takich rzeczy nie robisz. Gołębi nie pokazuję. Nie pokazujesz, no. Czyli na spokojnie idą, jednym słowem, oblot. A wywózkę robiłeś? Nie. Nie było wywózki, nic? Do 300, po 300 nie robię. Aha. Także widzicie, koledzy, no. A jeszcze chcę cię zapytać... O karmienie mówisz trójfazowo, tak? A na przykład jakieś drobne, jakieś ziarna luzem, oleiste podajesz gębiom? Słonecznik, wiesz? Nie. To, co jest normalnie, tak? Aha. Trójfazowa. Aha. Suplementację bardziej do wody czy na karmę? Na karmę. Na karmę. Zdecydowanie na karmę. A czwartkowe, piątkowe, chodzi mi tu o wodę. Coś podawane jest do wody, wiesz, czwartek, piątek, czy czysta woda? W piątek do wody idzie ten sam zestaw, co dzisiaj przylecą. Aha. Rotosal i betaamin, tylko wiadomo, że to tylko rano. Później już jest czysta woda. Aha. Okej. Także, tak jak widzicie tutaj, wszystko już jest przygotowane. Gołąbki są karmione właśnie w taki sposób, że tu Radek dosypuje po prostu w te pojemniczki i karmi w celi indywidualnie. I koledzy, widzicie, że teraz tylko czekamy na przylot gołębi. Przypomnę, że dzisiejszy lot to jest 500 km. 500, tak, ponad troszeczkę ponad 500. I tu, koledzy, prezentujemy samiczkę. To jest córka olimpijczyka z hodowli kolegi Jarka Sztucznera. Tutaj kolega Radek właśnie wam ją prezentuje. Ona taką barwę, ten olimpijczyk jest taki bardziej no czerwonej. Ona tu, jak widzicie, jest barwy troszkę innej, ale w każdym razie jest to córka olimpijczyka, a matką tego gołębia, to z jakiego to było? Arabii, nie wiem. Aha. I skrzydło jeszcze tutaj. Co to wygląda? Tutaj wszystkie pojniki, zobaczcie, są, suszą się, są wymyte, karmiki również. Powiedz mi, co ile, załóżmy, myjesz pojniki? No codziennie. Codziennie są myte, tak? Jedna partia włożona, druga później. Druga do mycia i do suszenia. Aha. Jest, koledzy, zobaczcie, szczotka, wszystko jest, higiena jest zadbane, także... Schną. Tu jeszcze możemy zobaczyć, że stosowane są karmiki aluminiowe. Też się suszą. One są o tyle dobrym rozwiązaniem, że wszystko, co tam na karmę jest podawane, nie? Co mokre. Łatwo później umyć. Tak, łatwo jest je wymyć. Dosłownie szlauchem, kerszerem, wodą, koledzy.
to momę do psycha, także to jest też rozwiązanie, na które warto zwrócić uwagę. Te karmiki aluminiowe naprawdę są dobrym rozwiązaniem. Te drewniane, jak się podaje karmę zwilżoną, to często jak są niemyte, to później koledzy jest problem, tak jest, robi się grzyb i po prostu no, gołębie później mają z tym problem. Tutaj jest to, jak widzicie, rozwiązane w ten sposób, że są zastosowane karmiki aluminiowe i praktycznie utrzymanie czystości, higieny karmików to jest właśnie w taki sposób rozwiązane i po prostu no, dzięki temu wszystkich problemów poprzez karmę nie ma, nie? Także widzicie, no, higiena pojników karmików obowiązkowo musi być utrzymana. Powiedz mi, tutaj po lewo są gołębie młode, tak? Gołębie młode, po prawo są gołębie rozpłodowe. W tym roku ile gołębi młodych masz już odłożonych? Odłożonych jest na tą chwilę 80 i więcej nie będzie. Czyli 80 gołębi, 80 sztuk gołębi młodych. Okej. I tutaj są gołębie rozpłodowe obok, tak? Tak. Okej, one już młode są już oblatywane, tak? U ciebie? Aha. Także widzicie, siedzą sobie, odpoczywają. Koledzy, zapytamy się jeszcze tutaj Radka o kilka kwestii związanych z przygotowaniem gołębi na lot dzisiejszy. Jak to było w przeciągu całego tygodnia. Radek, słuchaj, powiedz mi, czy robiłeś jakieś kuracje na drogi oddechowe do tej pory? Jakieś krople? Kuracje były robione tylko przed lotem. To nie tyle kuracje, co oczyszczenie. Tak. Rozitolem. Aha. Filmy Ronflit. Tak. I to było wszystko. Aha. A powiedz mi, że tak powiem, w ciągu tego tygodnia, czyli żadne krople nie były stosowane na drogi oddechowe? No to było w kroplach, akurat rozitrol jest w kroplach podawany do nozdrzy bezpośrednio, tak? Tylko że to było robione 3 tygodnie przed lotem. Aha, aha. A że tak powiem... O, gołębie są. No? Są? Aha, no to dobrze. No. Czyli gołębie już się pokazały gdzieś? W bliżynie. W bliżynie, okej. Okay. 30 km przed nami. 30-40, czyli przed Skarżyskiem. 12:35 jest godzina. Słuchaj, to jeszcze jak czekamy na te gołębie, to bym się ciebie chciał spytać, kurację robiłeś już podczas tego sezonu lotowego na rzęsistka, jakieś kuracje, coś robiłeś? Czy... Nie przeprowadzam żadnych kuracji, nie podaję swoim gołębiom antybiotyków żadnych. Aha, i tutaj mi mówiłeś, że od roku którego? 2017. Także koledzy, widzicie, hodowla praktycznie nie widzi, ale takie rzeczy jak szczepienie, no ta podstawa jest, to widzicie, obowiązkowo. Młode, stare. Aha. To wiadomo, trzeba też szczepić. Tutaj jeszcze rozmawialiśmy ogólnie z tą suplementacją. Ty bazujesz na firmie Ronflit. Tak. I z tego podaję tylko te produkty. Aha. Powiedz mi, tutaj w tym tygodniu, jak przygotowałeś te gołębie na ten lot 500 km do wody, stosowałeś jakąś energię w postaci jakiejś L-karnityny, aminokwasów, kreatyny? Nie, nic takiego nie mam właśnie. Nic takiego nie było podawane. Okej. Okay. Teraz tak, powiedz mi, elektrolity stosujesz ogólnie w tym sezonie, wiesz, przed lotem, po locie? Elektrolityn to jest podawany betaamin. Betaamin jest podawany, okej. Okay. I ten betaamin kiedy podajesz? Jak gdyby poniedziałek? Tak jak dzisiaj mają na przywitanie. Aha. W pojniku. Czyli w niedzielę, no. I w piątek. I w piątek. Tam 2-3 godziny z rana i później trzeba zlać. Aha. To wiadomo, to są elektrolity. Aha. Witaminy to się psuje szybko. Tak, 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 tak. Jakieś drożdże stosujesz w
nie. hodowli, nie stosujesz drożdży, nie. ani tych sypkich, ani płynnych, nie. nic takiego, okej. A powiedz mi, jakieś herbatki oczyszczające, regenerujące, czy na jakieś drogi oddechowe u gołębi, na trawienie, coś takiego stosujesz, używasz tego, czy w tym sezonie po prostu nie ma czegoś takiego? Implementacja typowo z roślina. Aha, i na tym bazujesz, tam, po prostu tego się trzymasz. Herbaty żadnych nie ma. Aha. A powiedz mi, stosujesz jakieś suplementy, wiesz, jakieś oleje, takie rzeczy na karmę? Podawany oregano szaf, no to jest barani tłuszcz, tak. No to jest podawany w poniedziałek na karmę, ewentualnie jeszcze we wtorek, zależy od lotu, jak jest ciężko, to jeszcze we wtorek dostanę. Aha. A takie pytanie mam, jak są, wiesz, produkty ogólnie z zastosowaniem dla ludzi. Chodzi mi tutaj, czy używasz na przykład takich rzeczy jak ocet jabłkowy, oleje, herbatki, wyciągi z ziół, jakieś olejki eteryczne, nic. To, co wspomniałeś, tylko Renfeed, na tym bazujesz. Na tym tylko i nic gołębie innego nie dostają, żadnych innych okej. A powiedz mi, ty gołębie przygotowując na lot, no 500-700 km do syta, że tak powiem, są przygotowane, karmione do syta, czy? Do syta. Do syta są karmione. Okej. Powiedz mi, już wcześniej rozmawialiśmy, ty mi tutaj też powiedziałeś, że nie stosujesz luzem żadnych nasion oleistych, typu ten orzechy, słonecznik błyskany, konopie, bazujesz typowo na tej trójfazówce. Tak, trójfazówka z MDM-u. Z MDM-u i w zasadzie to jest tylko to i tego się trzymasz, tak? Okej. A powiedz mi, stosujesz jakieś nasiona, na przykład, wiesz, ostropestu na wątrobę osłonowo, czy jakieś inne coś? Nie stosuję, bo wystarczająca ilość jest w tej pierwszej fazie tego ostropestu i nie dosypuję. Nie bawię się. A powiedz mi, osłonowo na wątrobę z suplementów coś dostają z Renfeeda? Dostają, jest dzisiaj podany Rotosal tak samo. Rotosal, aha. I tak samo jest podawany w piątek przed lotem. Aha. Betamid. Kiedyś rozmawialiśmy, ty mówiłeś mi, że używasz owsa. Czy to jest ziarno, które stosujesz tylko na lotach 700 km na maratony? Tak. Czy na 500 też podajesz? To było stosowane kiedyś. Teraz już tego nie udało. To był owiec łuskany. Owiec łuskany. Żeby nie mylić ze zwykłym. Ten owiec łuskany stosowałeś, powiedz mi, na loty 500 km, czy tylko na maratony 700? Tylko na maratony. A stosujesz jakieś, wiesz, suplementy do przemiany tłuszczu na energię? Wiesz, jakąś lecytynę, czy jakieś, no nie wiem, spalacze tłuszczu, takie, które, że tak powiem, szybciej gołąb może tą energię z tłuszczu sobie przyswoić, przerobić? Jakieś nic teraz takiego nie? Nie podaję. Nic, okej. Koledzy, zbliża się godzina 12:45. Dostaliśmy tutaj informację, że 30 km tutaj przed gołębnikami kolegi Radka pojawił się u jednego z hodowców gołąb. Tak więc czekamy już tutaj na gołąbki. I zobaczymy, jak dzisiejszy przebieg lotu będzie wyglądał. Ja powiem tylko, że gołębie mają wiatr z kierunku wschodniego, tak więc wiatr przeciwny i temperatura ponad 20 stopni, także one lecą w pełnym słońcu, czyli będzie około 25-28 stopni, tak więc lot wydaje mi się, że też taki, powiedziałbym, nawet dosyć wymagający.
Tak więc czekamy koledzy na pierwszego gołębia. I jest koledzy pierwszy gołąbek. Odbity. 13:03. Mamy pierwszego gołębia. Jest kolejny. Jest koledzy. Drugi samczyk koledzy. Gołąbeczek już jest. Jako ciekawostka powiem, gołębie te pierwsze siadły z kierunku południowego. Także zobaczymy, czy troszeczkę je przywiało, czy po prostu tutaj na końcowym te ostatnie metry być może po prostu musiały skręcić, że tak powiem. Te pierwsze trzy typy, czy jednotypowane? Powiedz mi, ten pierwszy to samczyk, drugi te... i dwie samiczki, czyli druga, trzecia to samiczki, koledzy. Trzy gołąbki są. Dosyć fajnie siadły, jeden za drugim. No i czekamy na kolejne. Powiem ci, tak ładnie nawet, nie? Siadły jeden za drugim, no. 500 kilometrów, ale wiesz, to też jest dystans, no to... Nie wiem, czy następny tam nie było coś, przylatywało, czy mi się wydawało? Aha. Wiesz, ja podejrzewam, że one szły po kierunku, tylko może tamtędy, wiesz, bardziej i... Chyba tak. Pierwszy, jak dobrze pamiętam, 13:03, a jest teraz 13:07. Te pierwsze trzy siadły. Nietypowane. Co?
Co? O, jest koledzy następny. Z kierunku. Zaraz, zaraz zobaczycie. Jest na o, proszę bardzo. Jest jeszcze jeden. Trzynasta, 08, piątka odbita. No to w 5 minut 5. Jest następny, koledzy. Widać, że lot dosyć wymagający. Szósty gołąbek. Jest kolejny. Godzina 13:10. Tak więc mamy już 7 gołębi. 3 typy. Jest kolejny. Trzynasta 12, czyli w 10 minut praktycznie 8 gołębi. Ale ładnie mi się wydaje, że nie? Tak? Nie ma, że dziur, wiesz. Dystans przecież też jest duży, gołębie lecą pod wiatr. Temperatura też jest już, podejrzewam, że tak, i w słońcu myślę, że jest około na pewno te 25-26 stopni, to jednak te czynniki mają wpływ, co by nie mówić.